wieczór, Krzysztof Ibisz, witam Państwa i zapraszam na Grę w Ciemno. Witam publiczność w studiu i bohaterów dnia, naszych dzisiejszych graczy. Do Gry w Ciemno potrzebne są trzy rzeczy. Wiedza, stalowe nerwy i zdolność podejmowania ryzyka, ponieważ nasi uczestnicy nie wiedzą, o jakie stawki walczą. Stawki te będą doskonale znane Państwu. A dla Państwa, naszych widzów, mamy również konkurs, w którym możecie wygrać 3000 zł. Kilka razy pojawi się informacja o tym konkursie i po prostu w tym czasie należy wysłać SMS. Pod koniec programu dowiemy się, kto wygra 3000 zł. A ja teraz pośród 30 graczy wybiorę pierwszą osobę, która zagra dzisiaj w Ciemno. Przeczytam teraz Państwu pytanie z czterema wariantami odpowiedzi. Proszę, abyście za pomocą przycisków wybrali prawidłową odpowiedź. Ta osoba, która pierwsza odpowie prawidłowo, pierwsza dzisiaj zagra w Ciemno. Oto pytanie. Który bohater literacki nie występuje w trylogii Sienkiewicza? A. Kiemlicz. B. Robak. C. Babinicz. D. Sakowicz. Odpowiedź prawidłowa to B. Robak. Państwo kiwają głowami. Sprawdźmy, kto tak odpowiedział. Mamy 16 prawidłowych odpowiedzi. I teraz sprawdźmy, kto odpowiedział prawidłowo jako pierwszy. Gracz z numerem 30, zapraszam. Witam, witam. Proszę bardzo. I udało się. Nareszcie. I bardzo dobrze. Proszę nam się przedstawić. No, jestem Jarek Sieczka, nazywam się Jarek Sieczka. Przyjechałem z Radomia, studiuję w Warszawie. Przyjechałem z moim bratem, tutaj siedzi na widowni. Pozdrawiam. Jak ma brat na imię? Brat ma na imię Mikołaj. Czemu pan tak długo się zastanawiał? Jak ma na imię? Tak. Ja jeszcze stres. Rozumiem. Nie wierzę, że tutaj się... Witamy brata i proszę powiedzieć, czym się pan zajmuje? Studiuję zarządzanie i marketing w Warszawie na SGGW. Czym się tak poza tym zajmuję? Chyba głównie studiowaniem. Tak? A jakie zainteresowania? Zainteresowania. No może trochę muzyka współczesna, aha, może trochę no w związku z moim kierunkiem ekonomiczne takie kategorie, ja wiem. Trochę Pismo Święte też, bo tak zauważyłem, że też się takie pytania pojawiają. Tak, tak, tak. Czyli pan się przygotowywał do gry? Nie specjalnie, raczej psychicznie tak, a nie tak. Tak, ale ogląda pan odcinki Gry w Ciemno? Oglądam, oglądam. Licytacje, jak to wygląda, wszystko tak? Tak, tak. Ma pan strategię opracowaną? Tak, strategia taka na żywo działa. Na żywo? Czyli będzie jak będzie? Dokładnie. Dobrze, jest pan gotowy do Gry w Ciemno? Tak, gotowy. Zaczynamy, pewnie. Proszę bardzo. Zasłonimy panu oczy, podobnie jak bratu. Oczy czy okulary? Oczy, okularów nie zasłaniamy. Ma pan już z góry opatrzone koperty? Mogę tak? Może pan jak pan chce. Lepiej widać? No trochę lepiej. Tak? Tak, bardziej ciemno. Jeszcze ciemniej? Tak. Może pan lepiej widzi co w tych kopertach, co? Teraz. Tak, może. No, ma pan z góry tajemnica. Już upatrzone liczby, czy nie? No jedną mam. 22, to już mogę mówić? No może pan zacząć. 22, co to będzie? 22, no taka moja szczęśliwa liczba. A co, urodził się pan, czy...? Kiedyś miałem w dzienniku, ale tak, ja wiem, tak. A w dzienniku pan miał, tak? Liczbę, tak. A to kiedyś podstawówce, ale tak już od tamtej pory może. Lubię cały czas tą liczbę. I kolejne jakie będą? Może szóstka. Dlaczego szóstka? Ulubiona liczba mojej dziewczyny. Aha. Cyfra. No a dalej to już takie strzały. Może 50. To już trzy mamy, tak? Tak, już mamy trzy. 14 i jedną mogę dla brata, jedną liczbę. Żeby brat wybrał? Tak. Jak już ma oczy. Niech pan zasugeruje. 12. Chce pan wziąć 12? No, bardzo chętnie. To 12, proszę bardzo.
Jakby coś będzie na brata. Oczywiście, o to chodziło. Domyśliłem się. Proszę o wniesienie kopert do studia. Więc kolejność gry jest następująca. Najpierw czytam pytanie, po czym pan wybiera kopertę, o którą będzie pan walczył. Ja z kolei czytam cztery warianty podpowiedzi. Jeżeli pan odpowie prawidłowo, koperta razem z czekiem w środku jest pana. Jeżeli odpowie pan błędnie, to kopertę zniszczy pan w niszczarce. W jednej z tych kopert, ja nie mówię, że w tych, ale w ogóle, jest minus 50% i w jednej minus 100%. Miejmy nadzieję, że tam tego nie ma. Nie ma na pewno. Dobrze, zaczynamy. Pierwsze pytanie dla pana Jarosława. Jak brzmi naukowa nazwa cukru słodowego? Która koperta? Szóstka może. Proszę. Kolej. I teraz mamy takie warianty. Glukoza, laktoza, fruktoza, maltoza. No tak podobnie trochę brzmią. To za fruktoza to tak jakby coś odrzucam, bo tak jakby z owocami, prawda? Aha. Słodowy. A jaki to jest cukier słodowy? Taki zwykły do herbaty? No dobrze. Sam spróbuję. No to nie będzie ta glukoza. Odpowiedź A, glukoza. Tak, glukoza. Odpowiedź D, maltoza. No przepraszam. Niszczyć? Do niszczarki, tak jest. Pierwsza koperta zniszczona, ale przed nami jeszcze... O, 100%. Słucham? Minus 100%. Tam tak, widzi pan z tych silków, tak? Zobaczył pan w telewizji. Jeszcze cztery koperty mam dla pana Jarosława. Kolejne pytanie przeczytam tuż po przerwie. Oglądają państwo grę w ciemno. Dzisiaj jako pierwszy w ciemno gra pan Jarosław. Nie udało mu się odpowiedzieć na pierwsze pytanie, ale jeszcze ma cztery szanse. Czytam kolejne. Które z tych miast nie leży nad Renem? Koperta. Kolej, 12. Ja panu będę podawał. Dobrze. Przypilnować roboty. I mamy takie warianty. Bonn, Kolonia, Koblencja, Luksemburg. Nie leży nad Renem. Które? To może zacznijmy, co leży? Co leży? No to tak... Wydaje mi się, że dwa pierwsze to leżą. Zastanawiam się pomiędzy C i D. Jak to gdzie ta Koblencja? Czy pan wie? Nie. Luksemburg. A może się mylę? Może to któreś albo B? Ojejku. Takie dylematy. No, chyba muszę strzelać. Obecnie pan strzeli. Obecnie? No to nie będzie Kolonia. Niestety nie. Luksemburg. Kolonia leży nad Renem. Znowu. Do niszczarki. Nie poszło, ale jeszcze trzy przed nami. To proszę takie sympatyczniejsze pytanie. Lepsze pytanie, tak? Ta. No zobaczmy, co teraz będzie. Jakie imię nosi tytułowa bohaterka popularnej piosenki Oddziału Zamkniętego? No to jak, w porządku. No nie, zobaczmy może te odpowiedzi. A która koperta? No, Oddział Zamknięty tak słabo kojarzę. No 14. Nie? Naprawdę? Ej, tak. A bo to nie pana czas. No właśnie, jestem jeszcze młody. No tak. I tak. Rebeka, Andzia, Megi,
Baśka. C. Megi. Tak. Nie, Andzia i ja, to był tytuł piosenki, odpowiedź B. To Megi też mi się kojarzyło. Ej. Dobrze, dwie koperty jeszcze są do wzięcia. No to może 50 teraz tak dla odmiany. Bez słuchania pytania? No tak, to najpierw pytanie, Proszę bardzo, oto pytanie. Którym elementem dawnego umundurowania było czako? To jest czapka. Koperta? 50. Proszę. I teraz mamy taki wariant. Nakryciem głowy, obuwiem, bluzą lub płaszczem. Nakryciem głowy. Kolega potwierdza? Brat. Brat, przepraszam. Co ma potwierdzić? Czy ty to wybrałeś już? Tak, ja wybrałem. Czako. Tak, potwierdzam. Też tak bym strzelał. Że? Ja nie strzelałem, ja widziałem. D. Że D, tak? Czy że płaszczem? Tak. Nie, nie, nakryciem głowy. Czy pan potwierdza, że to był płaszcz? D. Czyli nie potwierdzam. Dokładnie, czyli odpowiedź A, prawidłowo. No. No już pan. Rozluził mi się pan wreszcie. A, że tak, ta koperta jest. Jedna jest, tak? Ta honorowa. Otóż tam, dobrze, może będzie druga. Gramy teraz ostatnią pana kopertę z numerem 22. Oto pytanie. W którą rolę wcielił się Mariusz Jakus w serialu Fala zbrodni? Ogląda pan falę? Niestety. Francuza, Pantery, Budrysa, Rafalskiego. To już totalny strzał. Nie mam pojęcia. A brat ogląda? Nie, niestety nie. My tak nie lubimy zbrodni, to spokojnie jesteśmy. Bardzo dobrze. Peace. Love and peace. Ene due Erika Fakke. Pantera. Odpowiedź B. Tak. Odpowiedź prawidłowa to D. Rafalskiego. Do niszczarki, bardzo proszę. I poproszę tą kopertę z numerem 50 na środek. No, jedną. Jedną, ale może grubą. Tak, że grubo? Dotknąć, proszę, może pan dotknąć. W środku, może coś tam. Co pan tam czujesz, co tam jest? Z 50 tysięcy będzie. Wszyscy, którzy grają, to czują, że mają najwięcej. 50 nie, albo 100. Tysięcy. I jak pytam, ile za tę kopertę, powiedzmy, że za jedną mówią 50 tysięcy. Nie, no to tyle samo, to nie. Ale to co, licytujemy się? A to zależy od pana. No ja bardzo proszę chcę. Położyć na stole. Chciałby mi pan ją sprzedać? Tak, bardzo chciałbym ją sprzedać panu. Za ile, realnie? Tak realnie? Tak realnie... To mam taki pomysł z bratem właśnie na rozkręcenie interesu pewnego. No i zaczyna się. I zaczyna się. No i wiadomo, że 500 zł takie standardowe to nie wystarczy, tak? No tak, zawsze pan tak daje te 500 zł. To tak, jak jest 50 tysięcy. No mogę panu oddać kopertę. Jak jest 50 tysięcy, no to załóżmy 19 tysięcy, ja bym ten. I tak od serca. Chcę usłyszeć tak od serca. Tak. Śmiało. Bo niech ma pan gest. Od razu. Od razu. Powiem panu tak, jak panie Rosławie, cokolwiek bym nie zaproponował, i tak będzie dużym gestem. Dam 200 zł. Za ojej. I to już gest jest. 200 zł? Tak. Taki malutki geścik taki. No pan wybrał kopertę, nie ja. Nie, nie, to tak... Więcej musi być. Takie są duże potrzeby. No ja rozumiem, no ale tu jest mamy jedną kopertę, no którą pan wybrał z numerem 50. No pewno jest dużo, nie? Nie, no musi być dużo. A dlaczego musi? Tak musi być, tak czuję. Nie, no musi być. Tyle tu jechałem, siedzę tutaj. Musi być dużo pieniędzy. Ja tu po pieniądze przyjechałem. 1000 zł, no jechał pan. 1000 zł.
Dobry gest. Ja przyjechałem, brat przyjechał. No, no to jest 1000 zł. Nie, to jest... No dobry gest, no. To dobry, no właśnie. Pokazuje pan dobrą wolę. Ale... Bardzo dobry. Tyle pan jechał. Troszeczkę, no. Ja to czuję, że tutaj tak widzowie tam przed telewizorami tak by chcieli mi tak, żeby ten, właśnie ten interes nam się udał. I tak by chcieli więcej, jeszcze chcieliby zobaczyć. Chcieliby zobaczyć hajs, pieniądze. No ale, no ale co ja mam na to poradzić? No pan no wybrał kopertę z numerem 50. Ja proponuję za nią 1000 zł. No jechał pan dobrze, nie ma co tam o drobiazgach gadać. 1000 zł brać i koniec. Nie, no więcej musi być. To tak jak trochę jest sytuacja, wie pan, jakby pan poszedł do Totolotka, zapukał tego okienka, no pani słucham, i pan powiedział, ja chcę wygrać, bardzo chcę, proszę mi dać jak najwięcej wygrać, bardzo, chociaż troszeczkę. Ja miałem tramwajem jechałem, autobusem, taksówkę wziąłem. No proszę, żeby jak najwięcej, no bardzo proszę. No to tak, nie, no i tak, no. No to nie to Totolotek, teraz tak, ta pani podaje panu cyfry, bo nie wiem, zna trójkę, a pan mówi, a co to za gest tam, trójka to nie jest tam, tyle jechałem. No to trójkę coś nawet tam bilet to jest. To trójka, 50 tysięcy proszę, a nie tam trójkę. Nie, no to dobra, no to ja mniej proszę. Ja proszę 10 tysięcy. Nie już mówiłem, że 1000 dużo. No, względne pojęcie, czy dużo, czy mało. No jeszcze troszkę, no, panie Krzysztofie, postaram się pana, nie. Ludzie, no. Siedzi pan tak na tym fotelu. No. No i tak, te pieniądze tam trzymam po tych kieszeniach. No tak, ale pan wybrał pan, wybrał pan kopertę z numerem 50. No, no i tyle. No, ja wiem, co jest w środku. Nie, wie pan. Nie, no dobrze, no może pan wie, no ale... Ale przy tyle turnie to nie jest wyciąganie ze mnie pieniędzy, nie? To jest gra po prostu. Tak? Tak, koperta z numerem 50 proponuje 1000 zł. Słucham pana. Więcej poproszę. Poproszę więcej. No śmiało, naprawdę. Panie Jarosławie. Więcej nie dam, koperta jest pana. Proszę bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Tutaj, panie Jarosławie, proszę do brata. To był nasz pierwszy gracz. Czy zrobił dobrze, nie przyjmując mojej propozycji, to państwo wiedzą najlepiej. A my teraz wybierzemy drugą osobę, która zagra w ciemno. To jest ta osoba, która jako druga odpowiedziała na moje wstępne pytanie. Sprawdźmy, co to będzie. Gracz z numerem 4, proszę bardzo. Witam pana, proszę, fotel zwycięzcy czeka. W drugiej kolejności, które się udało. Tak, jak się już usiądzie, to się okazuje, że jest całkiem wygodny. Wygodny jest, prawda? Tak, tak, można się przyzwyczaić. Mamy też przyzwyczaiłem, tutaj już prawie 80 odcinków siedzę na tym fotelu. Bardzo wygodnie. Niedługo będzie setny. Będzie niedługo odcinek. Będzie tak, będzie setny. Proszę się przedstawić nam. Tomasz Urbański, lat 25, szczęśliwie skończone. Przyjechałem z małej, ale myślę, bardzo ładnej miejscowości Rawa Mazowiecka. Głos ma pan, panie Tomaszu. No mam, radiowy taki. Tak, pracowałem 3 lata w radiu, w rozgłośniach lokalnych, później była jakaś mała przygoda w Warszawie. Aha. Ale robiłem też w życiu kilka innych rzeczy. Teraz próbuję otworzyć swoją własną działalność gospodarczą. Jakiego typu? Usługi związane z serwisem komputerów, oprogramowania. To jest kierunek moich studiów, taka druga pasja. Ale głos słyszycie państwo dobry. Czy może pan... Dziękuję. Czy może pan radiowo tak, głosem radiowym zareklamować teleturniej nasz Gra w ciemno? Nie wiem, czy radiowym, ale można spróbować. Szanowni państwo, zapraszamy na teleturniej Gra w ciemno. W tym teleturnieju tylko i wyłącznie państwo będą wiedzieli, o jakie stawki toczy się gra, ale emocje naprawdę gwarantowane. Być może ta gra tak mocno państwa wciągnie, że spotkamy się tu, w studio. Być może to państwo zagrają razem z nami w ciemno. Super! Super, super. Mam nadzieję, że ta pana gra tak wciągnie widzów. Również mam nadzieję. Ale teraz mnie pan nauczył, ja teraz będę radiowo prowadził. Panie Tomaszu, przed panem 50 ponumerowanych kopert. W każdej kopercie znajduje się pewien czek na kwotę od 0 do 100 tysięcy złotych. Są też dwie koperty, minus 50%, minus 100%. Bardzo pana proszę, pan tych kopert. To co, możemy wybierać koperty? Zaczynamy grę w ciemno? Dobrze, panie Krzysztofie, zacznijmy grę w ciemno. Zaczynamy. Zobaczymy, kto niżej zejdzie. Thank you.
Dobrze, możemy zaczynać, proszę, o wybór pięciu kopert. Pięć. Ostatnia piątka była dla mnie szczęśliwa, więc spróbuję kopertę numer 5. Numer 15, data urodzin mojej narzeczonej. Numer 24, moje urodziny. Już mamy 3, tak? Tak jest. I spróbujmy zupełnie strzelić. Niech to będzie 12, niech to będzie powiedzmy 48. Świetnie, to już strzały dwa ostatnie, tak? Dokładnie. Proszę o wniesienie kopert do studia. I co, nie tęskni pan za radiem? Panie Krzysztofie, tęskni się, na pewno się tęskni. Mam nadzieję, że kiedyś jeszcze do tego zawodu uda mi się powrócić. Ta piękna dziewczyna Marta. Jeżeli ktoś mnie widzi, to jaki jest wakat, proszę. Prawda? Ta piękna dziewczyna Marta, którą pan widzi, też pracowała w radiu, a teraz pracuje u nas. W porządku, mamy koperty. Zasady są takie same, czyli najpierw pytanie, wybór koperty. Cztery warianty, pańska odpowiedź. Jeżeli dobra, to koperta jest pana. Jeżeli zła, koperta do niszczarki. Oto pierwsze pytanie dla pana Tomasza. Autorem którego z utworów jest noblista Tomasz Mann? Najpierw koperta. Koperta, spróbujmy 12. To był taki strzał. Proszę. Śmierć na Nilu. W bikini śmierć, śmierć w dyskotece, śmierć w Wenecji. No, w bikini śmierć raczej bym odrzucił. To nie brzmi mi jak tytuł noblisty. Śmierć w dyskotece to mi się kojarzy albo z filmem, albo z piosenką. No, ze słowami piosenki. Ale może zupełnie. Do Mana panu nie pasuje. Do Mana mi nie pasuje. Śmierć na Nilu, śmierć w Wenecji. Powiem panu szczerze, że będę po prostu strzelał. Spróbuję śmierć na Nilu. Niestety nie. Śmierć w Wenecji. A odpowiedź jednak D. Bardzo proszę do niszczarki. Po raz pierwszy, miejmy nadzieję, ostatni. Tak, ale proszę w ogóle nie myśleć o tamtej kopercie. Jeszcze 4 do wzięcia. Okej. Okay. Tym się teraz zajmiemy. Kolejne pytanie. Jak nazywano dzień wielkiego krachu nowojorskiej giełdy w 1929 roku? Mm-hmm. Która koperta? Spróbujmy o piątkę. I warianty mamy takie. Czarny czwartek, krwawa niedziela, szewski poniedziałek, piątek 13. Piątek 13 absolutnie nie. To był czarny. Myślałem, że to był poniedziałek, ale nie ma tutaj czarnego poniedziałku. Jest tylko czwartek, więc postawię jeszcze raz na A, czarny czwartek. Tak czy nie? Tak. Tak jest. Ta pierwsza jest, to jest najważniejsze. Dobry początek. Tak? Dobry początek. Ten numer chciałem, powiem szczerze. Piątkę. Piątkę. Że tam jest dużo. Nie wiem, zobaczymy. To się okaże. Nie będę prorokował, bo mogę się mylić. Właśnie. Gramy dalej. Kolejne pytanie. Które figury geometryczne tworzą ściany 12-ścianu foremnego? Jak z matematyki? Powiem szczerze, że na matematykę nigdy nie musiałem się uczyć. Tak było jeszcze w podstawówce, jeszcze w liceum, na studiach to się trochę zmieniło. Jeżeli widzi mnie ten mój wykładowca, to pewnie wie, o czym mówię. Geometria? Było dobrze, zobaczymy. Która koperta? Może być 48. Proszę. I mamy takie warianty. Pięciokąty, trójkąty, kwadraty, sześciokąty. 12-ścian. Próbuję sobie teraz wyobrazić. Jak on wygląda? Tak. Kwadraty to wyeliminujemy. To jest sześcian. Nie wiem, skąd mi chodzą te trójkąty, tylko nie pamiętam, w jakiej to było figurze. To mogło być więcej niż 12 ścian.
Na pięciokąty bym raczej nie liczył. Zastanawiam się albo nad sześciokątami, albo nad trójkątami, ale chyba spróbuję to trójkąt. Czyli? Trójkąt, odpowiedź B. Jednak nie. Z kim pan przyjechał? A właśnie. Właśnie? Przyjechałem z kolegą. Narzeczona niestety nie mogła. I kolega zastąpił, tak? Nieźle. Jak ma na imię kolega? Mariusz. Witamy panie Mariuszu. Witamy pana. Kolega bardzo chciał się pokazać w telewizji. Więc tu padła odpowiedź trójkąty. Na co pan wystawiał? Przede wszystkim cieszę się, że się skończyły mroczne pytania. Mroczny czwartek, prawda? I pierwsze pytanie było też o śmierci. A teraz w miarę normalne pytanie matematyczne. Nie mam zielonego pojęcia. Rozumiem. Odpowiedź A. Pięciokąty. Byłaby prawidłowa. Do niszczarki koperty z numerem 48. Tak na przemian. Słucham? Na przemian. Na przemian, tak. Teraz, teraz będzie odpowiedzieć. Teraz będzie dobrze. I mamy przedostatnie pytanie w grze. Co według przysłowia robi baran, gdy lis grzeje, kuna chłodzi, a sobol zdobi? Nieźle, co? Nieźle, nieźle. Tego przysłowia nie słyszałem. Tak, chciałem dostać przysłowie, bo stwierdziłem, że może być łatwo, ale zobaczymy. Ja lubię przysłowia, bo są ciekawe warianty. Mhm. Która koperta? A moje urodziny, 24. I teraz tak. Niewinnego ubodzi, czyli mamy tak. Mhm. Gdy lis grzeje, tak. Kuna chłodzi, sobol zdobi, baran niewinnego, niewinnego ubodzi. Na rozum szkodzi, wszy płodzi, gospodarza głodzi. No, jestem ciekawy, jaki wariant kolega by wybrał. No to jako baranie powinieneś wiedzieć. Ale proszę, nie wybrałby pan, tak? Nie. Też bym strzelał. Nie mam żadnego pojęcia. A my spróbujmy tutaj wydedukować, jaka jest prawidłowa odpowiedź. Stawiam, że wszy baran nie płodzi. To byłoby tak. Trochę trudne. Że wszy nie płodzi. Tak, ale jest tak. Lis grzeje, kuna chłodzi, sobol zdobi, baran grzeje, chłodzi, zdobi. Rymuje mi się... Jeszcze szkodzi, nie? Tak. Rymuje mi się, że niewinnego ubodzi. Gdy lis grzeje, kuna chłodzi, sobol zdobi, baran... To może odrzucajmy. Czyli na razie te wszy to nie, tak? Wszy odrzucam, jak najbardzie. Szkoda, że nie można wyłączyć. Gospodarza, a może gospodarza głodzi? Tak, baran gospodarza głodzi, bo lis grzeje, kuna chłodzi, sobol zdobi, futro z sobola zdobi, futro z lisa też grzeje, a baran gospodarza głodzi, bo mleka nie da, to taki właściwie, no... Czyli jednak postawię na gospodarza głodzi. Odpowiedź D, gospodarza głodzi. Tak. A co z tymi wszami? Zupełnie mi to nie pasuje. Już się z różnymi wariantami spotkałem w przysłowiach ludowych i wcale się nie zdziwię, jeżeli będą to te wszy. Ale absolutnie mi to nie pasuje. No też może być, bo wszy roznosi. Może i tak, ale... A może być z tymi wszami, czy nie? Tomek nie. Nie według pana? Nie, Tomek nie. Żeby polega cię zażartować, że ja nie mogę być z wszami, baran może. Ach, Tomek nie, wszy płodzi, nie, wydaje że Tomek mi się, że wszy Tomek płodzi? Ma rację, tak. Słucham? Wydaje mi się, że Tomek ma rację. Że wszy płodzi? Tomek wszy płodzi? Nie, no właśnie, te wszy to nie Tomek. Że to wszy są niemożliwe tutaj, tak? Absolutnie nie. A prawidłowa odpowiedź jest... Ja stawiam na... Zawieszam dramatycznie głos. Dowiedzą się państwo po reklamach. Zaraz wracamy. Oglądają państwo grę w ciemno, jako drugi dzisiaj w ciemno gra pan Tomasz. Pytanie brzmiało przed reklamami. Co według przysłowia robi baran, gdy lis grzeje, kuna chłodzi, a sobol zdobi? I teraz tak, warianty mamy. Niewinnego ubodzi, na rozum szkodzi, wszy płodzi, gospodarza głodzi. Pan postawił na D, że gospodarza głodzi. Że głodzi gospodarza. I że absolutnie nie może być C, wszy płodzi, a to jest C, wszy płodzi. Bywa. Nigdy nie miałem barana, nie hodowałem. Także tu nie udało nam się na przemian, że jedną pan wygrywa, jedną przegrywa.
do niszczarki koperta z numerem 24. Nie wiem, jakoś się to nie przyjmie. Ale nie ma się w ogóle czym przejmować, to jest w końcu Queen's gra. Queen's Show ma zdołane. Tak jest, gra, zabawa, tak jak pan powiedział, show. Nic pan tutaj nie traci. Czytam ostatnie pytanie w grze. Wie pan, co mam dla pana, nie? Niech pan zgadnie. Nie domyślam się. A przysłowia znowu? Tak, bardzo dobrze. Przysłowia. Proszę dokończyć przysłowie. Ryby, grzyby, wieprzowina potrzebują... I teraz tak. Dobrego wina może. Szczypty wawrzynu, szklanki wina, dymu z komina, wody z młyna. Pana ulubiona dyscyplina. Szczypty wawrzynu mi absolutnie nie pasuje, ale ja się tutaj nauczę o tych przysłowiach, prawda? Prawda? Zawsze coś. Dokładnie. Tyle turnieje wzbogacają. Nie tylko finansowo. Czyli szczypty wawrzynu... Nie, szczypta wawrzynu mi nie pasuje. Woda z młyna też mi nie pasuje. Rybę jeszcze na dymie bym się zgodził, że można robić. Jak ogląda się programy kulinarne, to mają różne pomysły. Wieprzowinę jak najbardziej. A się zna na kulinariach? Lubię jeść. A, rozumiem pan. Okej. Nie wiem jak z tymi grzybami, z tym dymem z komina, ale takie pierwsze skojarzenie to było, że ryby, grzyby, wieprzowina potrzebują szklanki wina. Postawiłbym jednak na tą szklankę wina. Tak jest, szklanki wina. Poproszę te koperty na środek. Powiedział pan, że pracował pan w radiu, teraz pan myśli o własnej działalności gospodarczej. No, mam nadzieję, że obie te rzeczy da się pogodzić. Negocjował pan? Pracowałem też jako handlowiec. Jako handlowiec, tak? Też. To pohandlujemy tymi kopertami? Czy jeśli nie? Ma pan ochotę je odkupić, to możemy pohandlować. Zależy za ile. Zależy. A czy pan w ogóle ma ochotę je sprzedać? Czemu nie? Za godziwą kwotę. Rzeczy materialne zawsze można sprzedać. A jaka to będzie godziwa kwota za te akurat dwie koperty? Ciężko mi powiedzieć, jaka to mogła być godziwa kwota za te dwie koperty. 5-15, ta piątka mnie korci, żeby zachować sobie piątkę, więc myślę, że jedną... Czyli co, 15 chce pan sprzedać, czy obie? Na przykład. Mogę panu sprzedać 15 tak na dobry początek. Czy obie? A pan chce kupić obie, czy jedną? To wie pan, w handlu zawsze jest Panie Tomaszu, ważne to, co... Powiem panu, mogę dwie, mogę jedną. Od pana zależy. To sprzedajmy jedną może. Którą? 15 na przykład. To ja sobie położę bliżej. Za ile? Ile za 15? No powiedzmy 7500. Tak oryginalnie pan powiedział. 7,5. Jakbym powiedział 50, to znowu by pan narzekał. Ile jasne. Ojejku, taka kasa. 7,5 pan mówił. W sumie od razu się nie zrobię bogaczem. Przejechaliśmy potem pół na dojazd, tak? Prawda? No, na poniesione koszta. To ja też oryginalnie zacznę. 2000 za kopertę z numerem 15. I piątka jest moja, tak? Piątka jest pana. To będzie przejazd. Jakieś prezenty. No, pod warunkiem, że w piątce nie ma, powiedzmy, minus 100% na przykład. Jakby było minus 50, to jeszcze pół biedy. Prawda? No ale pan dyktuje warunki. No, pan mi zaproponował 15. Tak. Powiedzmy na dobry początek 7000, tak zawsze trzeba ten kroczek zrobić. Czyli 500 zł pan mi odjął. Zobaczymy, ile pan doda, czy w ogóle pan coś doda. To ja 500 dodam, 2,5 za kopertę z numerem 15. Czyli za obie koperty, tak domyślam się, około 5000 by było w takim układzie. Nie powiedziałem tego. Idę drogą analogii. No, to zróbmy tak, 6000 i 15 pana. Kolejny 1000 w dół. Czyli 6000 za 15. Uśmiecha się pan, tylko żebym jeszcze wiedział, co to znaczy. Ja bym dał za 15 3000.
3000 za 15, piątka. No źle nie jest, źle nie jest. Tak schodzimy, ja mówiłem 7000, tak? 7,5 na początku. 7,5, później 7, zeszliśmy. A powiedzmy 5,5 za 15. 5,5? Większy kroczek zrób. Za 15. Tak. A ja ile mówiłem, pamięta pan? 3. 3. To 3,5. 3,5. No to zobaczymy, do ilu pan dojdzie. Właśnie, gdzie się spotkamy, jak pan myśli? Jak na razie, to ja robię większe kroczki niż pan. Ale ja wiem, co jest w kopertach. Dokładnie. No ależ tak źle pan nie licytuje, więc chyba tak okropnie nie jest. Albo w tej piątce jest minus 100%, albo w tej piętnastce jest coś dobrego. Tak jak obserwowałem... No ale pan wybrał licytację. Ją. Tak. Ja ponoszę za to pełną odpowiedzialność. No to piątka. 5000. A 5000 za kopertę numer 15. Tak. Znowu zrobiłem kroczek. Jak pan widzi, nie trzymam się kurczowo tej granicy. Tak, no zrobi pan kroczek. Nieduży, ale zawsze. Pamięta pan, ile proponowałem ostatnio? 3? 3,5. I pół. 3,5. Prawda? Tak. To 4000. 4000. No, to żeby już skończyć na moim 4,5, tyle kosztuje całkiem przyzwoity notebook, który przyda mi się i w szkole, i w pracy. I będzie to pana koperta. 4,5. Ale 4000 i koperta numer 5, to może być i kilka notebooków. Zobaczymy. Z reguły nie mam szczęścia w grach losowych. Ponawiam, 4000 za kopertę numer 15. Mhm. 4000 za kopertę numer 15 i piątka dla mnie. Tak jest, piątka dla pana. Czuję, że się pan zgodzi. Możliwe, skłaniam się ku tej myśli. 4200, niech mam satysfakcję, że jest na moim. Słucham? 4200, będę miał satysfakcję, że na moim stanęło. 4200, tak? Gentleman, o 200 zł. Nie wypada nawet, 4000. Żebym odbił piłeczki. Nie warto, o 200 zł. 4000. Pieniądze do studia? 400 do studia. O 100 zł. To już naprawdę nie. Symbolicznie. Nie wypada nawet o 100 zł. Dobra, niech pan daje. Tak? Dżentelmeńsko, 4000. Proszę do studia. Bierze pan. Wiedziałem, że się pan zgodzi na 4000. Teraz będzie najlepsza zabawa z odkrywaniem. Prawda? A dlaczego pan myśli, że będziemy otwierać? Myślę, że byłaby to lepsza zabawa dla widzów przed telewizorami. Czy oni wiedzą? No, oni wiedzą. A i też chciałbym się dowiedzieć. To znaczy tak, kopertę numer 15, to ja decyduję, bo to moja koperta. Pan oczywiście może piątkę otworzyć, bo to już pana koperta. Czyli piętnastki nie otwieramy, tak? Na razie nie. Na razie nie. Zastanawiam się, czy by ewentualnie jeszcze nie zamienić tych dwóch kopert, piątki i piętnastki. Chce pan zamienić? No, zastanawiam się. A niech zostanie ta pierwsza myśl, że ja zostanę przy piątce, pan dostanie piętnastkę, nawet jeżeli tam są grube pieniądze. Ma pan prawo zamienić? Wiem. Czyli zostajemy tak, jak jest, tak? Niech zostanie tak, jak jest. Cokolwiek by to oznaczało. Dobrze, tak zostaje. Chciałby pan spojrzeć do swojej koperty? Czemu nie? Tu przy nas? Czemu nie? Proszę bardzo. Chociaż czuję, co tam jest. To co pan czuje? Myślę, że tam będzie coś minusowego w takim układzie. Chce pan zmienić zdanie jeszcze? Tak po pana głosie. Nie. Zamieniamy się? Zostańmy do końca przy tej decyzji. Proszę bardzo. 100 zł. 100 zł, tak jest. To już 400. I to jest pana wynik. Tak. Zadowolony jest pan? Przyjechałem tutaj bez 4100 zł. A tą stówę i tak dostałem. O którą się pan tak licytuje. Chciałby pan zobaczyć, co jest w kopercie numer 15? Tak, myślę, że to będzie jakaś duża kwota. Chyba, że pan ode mnie odkupi. Nie, zobaczmy po prostu, co tam jest. A za ile pan chciałby ją sprzedać?
Za 4100 zł. Nie. Sprzedam kopertę z numerem 15. Myśli pan, że się opłaca? Słucham? Myśli pan, że się opłaca? Nawet taniej panu sprzedam. Za 4000. Stuwa panu zostanie. Na pamiątkę ten czek, pokrzyżę w ciemno. Zobaczmy, co tam jest. Czyli nie zamieniamy się? Nie, zobaczmy, co tam jest. A ja jej pokażę panu. Zobaczę w telewizji. Czyli co, niszczymy? Nie kupuje pan? Ostatni raz pytam, za 4000. Naprawdę ostatni raz. Pytam, czy odkupuje pan kopertę numer 15 za 4000? Jak nie, to wkładamy do niszczarki. To jest tylko gra. Kupuje pan. Poproszę. Proszę bardzo. Za podróż mi się zwróciło, więc... Koperta numer 5 na pamiątkę. Mhm. Koperta. Sekundkę. Chciałby pan teraz zobaczyć, czy w domu? Myślę, że teraz zobaczę, cokolwiek tam jest. Panie Tomaszu, jeszcze pan może zmienić zdanie. Chce pan z powrotem 4000? Pan mnie kusi. Pod światło czegoś. To jest gra po prostu. Możemy się zamienić jeszcze. Kusi mnie ta piętnastka. Nie wiem, dlaczego kusi mnie ta piętnastka. Żeby zatrzymać ją, tak? Tak, żeby ją zatrzymać. I zastanawiam się bardzo mocno, czy wziąć 4000 i mieć tego przysłowiowego wróbla w garści, czy kupić tą piętnastkę. No, tutaj może być minus 100%, więc nawet tej stówy nie zarobię. Próbuję coś wyczytać z pana. Pana decyzja. Otwieramy. Proszę bardzo. Nie był to interes życia. Pamiątkowe 200 zł. Pamiątkowe 200 zł. W sumie wygrał pan 300 zł, panie Tomaszu. Dziękuję bardzo. To jest gra. To jest ta gra. Koperty zabieram się. Tak jest, to pana są koperty. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do widzenia. Państwa również zapraszam do gry w ciemno. Wyślijcie SMS pod numer 76550 w treści wpisując hasło start oraz imię i nazwisko. Do zobaczenia w następnym programie.